Witaj na kanale Krychu Gotuje. Dziś orientalny przepis na szynkę. Składniki: pół kilograma szynki wieprzowej do marynaty, 20 ml sosu sojowego, 20 ml białego wytrawnego wina, 5 g cukru, 20 g mąki. Jedna cebula czerwona i żółta, jeden pomidor, 100 g zielonego groszku, 150 g grzybów, ja wykorzystałem boczniaki, 20 g masła. Przygotowanie tej orientalnej potrawy rozpoczynamy od pokrojenia szynki w drobne kawałki. Czas na przygotowanie marynaty. Do miski lejemy 20 ml sosu sojowego, 5 g brązowego cukru, 20 g mąki oraz 20 ml białego wytrawnego wina. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Dodajemy szynkę i dokładnie obtaczamy ją w marynacie. Odstawiamy na 30 minut do lodówki. Czerwoną i białą cebulę posiekaj w piórka. 100-150 g boczniaków posiekaj w paski. Na patelnię rozgrzej masło i delikatnie obsmaż cebulę, tak by tylko złapała kolor. Odstaw ją na bok. Na patelni ponownie rozgrzej masło i dodaj wcześniej zamarynowaną szynkę. W czasie, gdy szynka się smaży, mamy czas, by pokroić pomidory. Wracamy na patelnię, dodajemy wcześniej podsmażoną cebulkę oraz grzyby boczniaki, pomidory oraz zielony groszek. Wszystko dokładnie mieszamy. Przykrywamy i dusimy około 10-15 minut. Tak przygotowane mięso w sposób orientalny serwujemy z jakże tradycyjnymi naszymi polskimi młodymi ziemniaczkami. Życzę smacznego i do następnego gotowania. Blog.krychugotuje.pl